Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie, ja jestem Juken i witam was w kolejnym odcinku z serii Euro Truck Simulator, w którym będzie poradnik, jak szybko zarabiać pieniądze, jak rozwijać firmę, jakich błędów nie popełniać przy rozwijaniu się, levelowaniu oczywiście w Euro Truck Simulator. Jest to kontynuacja poprzedniego odcinka, który był odcinkiem totalnie dla osób początkujących, więc niektóre rzeczy tutaj się mogą powtórzyć, natomiast bardziej skupimy się już na rozwoju firmy, na zarabianiu pieniędzy. Tylko i wyłącznie na tym, jak to zrobić. Ja mam, słuchajcie, założone drugie konto, na którym mam poziom 21, jak widzisz. Mam takie już umiejętności. Specjalnie założyłem to konto pod nagrywanie odcinków, abyście widzieli, że da się to zrobić. Jestem na takim etapie, że jeśli już biorę jakiś kurs własną ciężarówką, na tym levelu już to robię, no to mniej więcej po skończonym kursie przy tej metodzie, którą stosuję, mam mniej więcej tyle pieniędzy, że mogę śmiało kupić jedną, dwie lub trzy ciężarówki i zatrudnić dwóch lub trzech pracowników. Tak to mniej więcej już do tego momentu doszło. Co jest bardzo ważne właśnie na początku, to nie bez powodu pokazałem też te zdolności, bo to jest podstawa. Jeśli ty zaczynasz grać, podstawową zdolnością, jaką musisz wyrobić, jest zdolność długodystansowca. I zawsze, kiedy będziesz levelować na kolejne level, to musisz tutaj zaznaczać. Kolejny. Tutaj plusikiem się dodaje i to dochodzi. Także zrób sobie długodystansowca totalnie na maksa. Co ci to da? Da ci to, że będziesz mieć przede wszystkim, no, na randze szóstej, tak jak ja, tak naprawdę dostawy dostępne w każdy rejon mapy. Oczywiście tej mapy, którą masz dostępną, bo jeżeli nie masz, powiedzmy, DLC, no to wiadomo, że nie pojedziesz w miejsce, które jest zablokowane, bo nie masz DLC, ale wszystko, co masz normalnie dostępne w swojej grze, wszędzie będziesz mógł jechać z tym ładunkiem, czyli będziesz mieć dostępne długie trasy i jak widzisz, powyżej 1500 km jeszcze 30% więcej na tym zarobisz. 30% to jest naprawdę dużo, bo przykładowo od kwoty 100 tysięcy za zlecenie masz 30 tysięcy więcej zarobku. To jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Także najpierw wyrób sobie tego długodystansowca, później proponowałbym ci zrobić ładunek o wysokiej wartości też na maksa, tak jak ja mam w tej chwili zrobione, a później to już sobie dodajesz, czy to ADR-y, czy delikatny ładunek, tak naprawdę wszystkiego po trochu, bo nawet taka ekologiczna jazda też coś daje, bo jak widzisz, jest oszczędność paliwa. No ale tutaj musisz już tak naprawdę sam się zastanowić, czy sama, na czym ci zależy. Warto na przykład, zobacz, dostawa na czas, ja tutaj też jedno chociaż odblokowałem, żeby mieć ważne dostawy odblokowane, żeby mieć po prostu więcej zleceń. I to samo oczywiście, moi drodzy, polecałbym wam robić w stosunku do kierowców, czyli wchodzisz w zarządzanie kierowcami, klikasz sobie tam na kierowcę, którego zatrudniasz, nie wiem, przykładowo, bo ja już mam to ustawione, jak widzisz, a ten kierowca tutaj mi już totalnie osiągnął wyższy level nawet ode mnie tak naprawdę i ma wyższą ocenę niż ja. To taki paradoks, no ale niech będzie, powiedzmy, oj, niepotrzebnie z tego wyszedłem, sorka, moi drodzy, no niech będzie jakiś tam inny, o proszę, świeżo zatrudniony kierowca, jeszcze z małą oceną. Na początku też polecam ci tutaj właśnie kliknąć na długodystansowca, kierowca wyrabia długodystansowca na maksa i później możesz właśnie też zmienić ładunek o wysokiej wartości, zrobi to na maksa, a później sobie zrobisz już jako, powiedzmy, zbalansowane, nie? I wtedy wszystko kierowca sobie wyrobi. I jaką bym polecał ci metodę właśnie, w czym tkwi sekret, żeby te pieniądze zarabiać? No jedną z opcji na pewno jest to, żeby nie brać kredytu. I to jest podstawowy błąd, jaki większość was zauważyłem, że popełnia. Czyli zaczynacie grę i pierwsze co, to idziecie do banku, bierzecie kredyt, kupujecie własną ciężarówkę i jeździcie. I nagle się okazuje, że coś tu nie trybi do końca. To jest najczęstszy błąd, bo tutaj tracicie najwięcej kasy. A zaraz wam udowodnię, jak można to zrobić o wiele łatwiej, o wiele prościej, wdrożyć się w to wszystko i mieć cały czas dobry plus. Oczywiście drugą sytuacją, która jest dosyć istotna i to od razu warto zwrócić na to uwagę, to żeby nie jeździć jak taki szaleniec i nie uszkadzać tej ciężarówki, ponieważ naprawy ciężarówki, jeśli masz już własną, są bardzo, bardzo drogie. Nawet jeśli nie jedziesz własną ciężarówką,
no to niestety za to masz kary i te pieniądze potem ci schodzą ze zlecenia. Także tutaj nie mówię, żeby jeździć super w 100% z przepisami, ale, bo wiadomo, trudno jechać z tą blokadą, z tym kagańcem 80 na godzinę, tutaj mówimy konkretnie o Eurotracku, natomiast na pewno bym ci polecał troszkę nauczyć się najpierw jeździć i nie szaleć. Także, pierwszą rzeczą, którą zawsze polecam ci zrobić od samego początku, żeby się rozwijać, to są te szybkie zlecenia. To polega na tym, że masz kurs ciężarówką, którą daje ci pracodawca, naczepa wszystko masz, przenosi cię do miasta, w którym startujesz. Ty masz po prostu zjechać z punktu A do punktu B i dowieźć ten towar. Tutaj masz pokazane kwoty, masz pokazaną ciężarówkę, jaką możesz jechać, na przykład manem. Oczywiście u mnie teraz pokazują się te zlecenia, które są z tymi takimi tasiemkami, że tak to nazwę. To są oczywiście, moi drodzy, zlecenia specjalnego transportu, te wielkogabarytowe. Szczerze nie polecałbym ci na początku tych zleceń robić. Raczej bym ci polecał, no nie wiem, na przykład tutaj akurat renówkę, no średnio mi się jeździ renówką, w sensie nie podoba mi się jej wnętrze, ale na przykład Scania już jest całkiem spoko, więc ja na przykład wybrałbym taką trasę. Oczywiście ty na początku takiej trasy nie wybierzesz, bo nie masz długodystansowca, dlatego nie weźmiesz trasy 1800 km, ale ja bym sobie na przykład taką trasę mógł wybrać. Ty możesz wybrać jakąś mniejszą i zawsze staraj się robić cena według dystansu i to ci pokaże jakby stosunek dystansu do ceny i zawsze klikając na dane zlecenie, zobacz, pokazuje ci na mapie z lewej strony, gdzie, skąd jest kurs i możesz sobie ocenić. No na przykład tu jest fajny kurs, bo przez Niemcy, według mnie dla ciebie na początek za te 118 tysięcy, no nie wiem, czy byś miał taką kasę, bo wiadomo, możesz nie mieć umiejętności, więc te zlecenia też są dla ciebie, no na początku troszkę, że tak powiem, no mniej opłacalne, więc dlatego też warto tego długodystansowca wyrabiać. I tu ci pokazuję czas podróży, 700 km, wszystko spoko, jedziesz. Więc proponuję ci najpierw jeździć na szybkich zleceniach. Będziesz mieć do dyspozycji różne ciężarówki, czyli troszkę będzie urozmaicenia. Robisz parę kursów, masz zarobione pierwsze pieniądze. I w tym momencie sytuacja jest taka, bo fabrycznie masz swój własny garaż, tak? Garaż, który jest na jedno miejsce, czyli tylko dla ciebie. Więc jak już zarobisz swoje własne pieniądze, proponowałbym ci ten garaż. U mnie to był chyba Poznań, tym głównym garażem, jak dobrze pamiętam. Jak widzisz, już mam wszystkie ulepszone garaże na maksa. Mam ich 4 już, także tak na 21 levelu mi się udało już to rozwinąć, więc jak widzisz, działa to. Ale tutaj jak klikasz na garaż, po prostu kliknij sobie ulepszysz ten garaż w zależności ile masz pieniędzy. No na początku będziesz ich mieć mało, więc proponuję ci najpierw ulepszyć do średniego rozmiaru, tak? Czyli do 3 ciężarówek, które możesz mieć, co oznacza, że 2 ciężarówki wtedy możesz kupić i 2 pracowników możesz zatrudnić. Tylko jest taka ciekawostka, nie kupisz garażu na razie, znaczy zarządzaj garażami powinnaś mieć dostępne, natomiast zakup garażu na pewno ci będzie niedostępny, ponieważ musisz te garaże kupić osobiście, czyli w danym mieście musisz po prostu do tego garażu podjechać, wjeżdżasz na ten zielony taki, na tą zieloną ikonkę i kupujesz. Jeśli chodzi o zakup ciężarówek, też ich nie kupisz na początku przez internet. Ja już w tej chwili mogę, bo kupiłem 5 ciężarówek, ale jak klikniesz na dealerzy ciężarówek, i to jest też bardzo ważna informacja. Zobacz, że ci dealerzy, którzy będą ci się wyświetlali, to tak naprawdę są to dealerzy, których ja odkryłem. Czyli w danym mieście przejechałem obok dealera ciężarówek, odkryłem, dlatego mam ich na mapie. Zobacz, że byłem w miastach typu, nie wiem, Frankfurt nad Menem, Stuttgart czy Hanower i całkiem inne tutaj miasta, gdzie mam znaki zapytania. Te znaki zapytania oznaczają, że byłem w tym mieście i jechałem tam, ale nie odkryłem tego dealera ciężarówek, dlatego go nie ma. Na początku możesz mieć dosłownie 2 dealerów ciężarówek, chociaż u mnie, jak widzisz, paradoks, chyba że w Poznaniu nie ma dealera ciężarówek. Przypuszczam, że jest, ale go też nie odkryłem. Co bym ci polecał w ogóle kupić za ciężarówkę? Dla pracownika. Pierwsza ciężarówka dla pracownika, nie dla ciebie, ale dla pracownika. No moi drodzy, raczej bym tu się skłaniał przy tym manie. Ja mogę zrobić kup online, natomiast wy będziecie musieli kliknąć odwiedź dealera. No niestety będziecie musieli kliknąć.
Proponowałbym Ci tego najtańszego Mana za 466 tysięcy. Jest to najtańsza ciężarówka. Fakt, że ma tylko 320 koni, ale uwierz mi, że to w zupełności zrobi Ci fajne pieniądze. W zupełności Ci wystarczy. Plusem tego Mana na pewno jest to, że ma dosyć duży zbiornik paliwa, 1250 litrów, co też oznacza, że no, ten pracownik dla Ciebie szybciej zrobi tą trasę. Raz zatankuje, przejedzie całą trasę, być może na tym samym zbiorniku zrobi kolejną trasę, przez co będzie to szybciej trwało, nie będzie, wiecie, musiał się zatrzymywać i szybciej zrobi kurs. Wydaje mi się ten Man najlepszą ciężarówką dla pracowników na początek. Nie bierz żadnych ulepszeń tych ciężarówek, nie stać Cię na to na początku, kup najtańszą możliwą ciężarówkę, czyli albo Mana, albo bym Ci też polecał Volvo, ale Volvo, jak widzisz, ma mniejszy zbiornik paliwa, bo tylko 330 litrów, co jest naprawdę, no, bym powiedział, żenującą różnicą, natomiast jak widzisz, Volvo ma o 100 koni mechanicznych więcej, a kosztuje 20 tysięcy więcej, więc to już Twoja decyzja, czy wybierzesz między Volvo, czy między Manem. Ja osobiście polecałbym Ci raczej tego Mana, dlatego że mówię, zbiornik paliwa też tu ma znaczenie. Mercedesy Mercedesy są o wiele droższe, Iveco tak jakoś mnie nie przekonuje. Jeszcze gdzieś tam Scania jest, ale tu chyba mam nawet nieodkryte Scania, z tego co widzę, więc Ci nie pokażę. A mam jakiś tutaj Scania. To też sobie zobaczmy. Jak widzisz, Scania też powyżej 500 tysięcy. No niby silnik tak w miarę ok, bak ok, ale jak widzisz, no 500 tysięcy. Na początku Ty musisz po prostu się skupić na tym, żeby oszczędzać. I teraz wyobraź sobie taką sytuację. Kupujesz takiego najtańszego Mana, dostarczasz go do danego garażu, tak? Musisz oczywiście zatrudnić pracownika, czyli agencja pracy zatrudni kierowcę i ja oczywiście nie zatrudnię, bo mam jakby pełne to wszystko tutaj. I na co tu zwrócić uwagę? Więc nie sugeruj się tym, że oni mają niskie oceny, że oni nie mają umiejętności, bo to tak naprawdę jest normalne na samym początku. Ale sugerowałbym się na Twoim miejscu jedną ważną rzeczą, która już Ci troszeczkę ułatwi. Zatrudnij takiego kierowcę, ja tu widzę tylko trzech kandydatów, już Ci mówię, o co chodzi, czyli pani jedna jest tutaj, się kwalifikuje według moich oczekiwań, ten Martin się kwalifikuje, ewentualnie jeszcze Jakub E., no i jeszcze Janka. Czyli czterech mam kandydatów, których ja bym zatrudnił. Na przykład Janka ma bardzo fajne kwalifikacje, bo zobaczcie, że ma trzy umiejętności wyrobione, przy czym jedna jest dla nas najważniejsza i kluczowa. Wybieraj pracownika, który ma przynajmniej jedną kratkę długodystansowca. Bo nawet jak go później, oczywiście, jeszcze raz Ci pokażę, jak to się ustawia, zatrudniasz tego pracownika, tak? To jak sobie wejdziesz w zarządzaj kierowcami, no nie wiem, to już pokazywałem, więc tylko tak na szybko. O, widzisz, proszę bardzo, nowo zatrudniony pracownik przeze mnie, niedawno chyba do Paryża, tak? Tu dwóch pracowników mam jeszcze, którzy jeszcze nic nie zdążyli zarobić. I co robisz? Wybierasz długodystansowca po to, żeby ten nowy pracownik wyrobił umiejętność długodystansowca na maksa. Później możesz zrobić ładunek o wysokiej wartości. No i tam dalej to już później będzie zbalansowana. I tutaj zawsze też w pracownikach możesz sobie wszystko zobaczyć. Zobacz, tego widzimy. Tutaj gdzieś nam stratę wygenerował, ale generalnie coś tam zarabia. Czemu te zlecenia są tak takie tanie? No dlatego, moi drodzy, że zobaczcie, jaki on dystansy robi. On nie ma wyrobionego długodystansowca. Tutaj jak będzie dystans około 1000 km, to na przykład zysk będzie 20 tysięcy. Także, no jak widzicie, różnica, moi drodzy, jest spora. Także pamiętajcie o tym, żeby tego długodystansowca wyrabiać, bo od tego zależy wszystko. Kredytu nie polecam brać, ciężarówki sobie na początku nie polecam kupić. Ja, jeśli dobrze pamiętam, to gdzieś może na 16 levelu kupiłem sobie ciężarówkę i to jeszcze była jakaś taka średnia, bym powiedział. Teraz mam dopiero na 21 levelu taką już porządną Volvo, ale tak jak mówię, u mnie wygląda to tak, że robiąc kurs, kiedy ja ten kurs skończę, zarobię tyle pieniędzy w tym czasie, że mogę kupić kolejną ciężarówkę, przynajmniej jedną, jak nie dwie, i zatrudnić kolejnego pracownika. Także to już na takim etapie w tej chwili jestem, to już taka kula śnieżna poszła. Co jeszcze Ci polecam zrobić? Jak będziesz wybierać zlecenia na początku, przez oczywiście szybkie zlecenia,
Zwróć uwagę, tak jak mówiłem, cena według dystansu, to pamiętaj o tym. No tu mamy na przykład tą skalę. Załóżmy, że miałbym zrobić tak długą trasę, tak? Dystans podróży 1800 km. Mamy, moi drodzy, sobota po północy, mówię o czasie gry, a oni chcą ode mnie najpóźniej w poniedziałek o 5 rano to dostać. Czyli jeżeli sobotę dodamy, powiedzmy, no 24 godziny dodam, chociaż to ja nigdy bym, no 24 niech będzie. Wiadomo, że to trochę szybciej idzie, ale dodajmy dobę, no to będzie niedziela po północy, to mamy praktycznie, no mamy, możemy jedną przerwę na sen zrobić. I o co mi chodzi? Właśnie, że możesz to zrobić tak, że przejedziesz całą trasę, bo oczywiście jeśli masz wyłączony ten czujnik zmęczenia, tak, ten symulację zmęczenia. Ja z tego nie korzystam, bo to mi się nie podoba, ale to już od ciebie zależy, czy masz to włączone, czy nie. Natomiast do czego zmierzam? Możesz to zrobić w połowie trasy, że tam niby, wiesz, idzie, zjeżdżasz na parking i się prześpisz, ale ja robię taki patent, bo wielu z was też o tym nie wie. Czyli patrzcie, biorę zlecenie, mając oczywiście pracowników, to podkreślam, to ma sens tylko wtedy, kiedy ty masz pracowników. Jeśli nie masz pracowników, to o czym mówię, kompletnie ci nic nie da. A nawet zaszkodzi. Więc zobaczcie, moi drodzy. Biorę zlecenie już własną ciężarówką, jadę sobie ten kurs. W tym czasie oczywiście co chwilę pokazują się komunikaty, że ten czy ten pracownik zarobił dla mnie tyle i tyle. No i dobrze, dojeżdżam do końca, oddaję, że tak powiem, to zlecenie, tak? Dostarczam ten towar. I szukam w tej miejscowości, w której to dostarczyłem, najbliższy parking. Może to być stacja benzynowa z parkingiem, wiecie, to na mapie macie zaznaczone jakie takie łóżko, nie? I o co chodzi? Wjeżdżam na ten parking, oczywiście tam trzeba wcisnąć E, żeby zgasić silnik, i Enterem, że się przespać. Trzy razy możecie się przespać na tym parkingu. Po dostarczonym towarze, podkreślam, nie w czasie dostawy, bo to byście sobie zaszkodzili, ale jak już towar dostarczycie. Trzy razy możecie się przespać, tak? Jesteście wypoczęci, możecie brać kolejne zlecenie. Po co te trzy razy się przespać w jednym miejscu? A po to, moi drodzy, że to spanie trwa około 8 godzin, tak? I chodzi o to, że w tym czasie wasi pracownicy będą jechali. Jest to czas gry. I w momencie, kiedy się ja przynajmniej robiąc w taki sposób, teraz mam stan konta 51 tysięcy, bo kupiłem i ciężarówki dwie, i dwie naczepy dla dwóch pracowników i jeszcze jeden garaż, także tyle sobie zostawiłem rezerwowo, żeby coś mieć na koncie. Natomiast gdybym teraz zrobił trasę i po tej trasie trzy razy się przespał, no to, moi drodzy, miałbym o wiele więcej tych pieniędzy. Miałbym przynajmniej już ponad 250 tysięcy stanu konta. Po to warto się przespać, ale ma to sens, tak jak mówię, tylko wtedy, kiedy macie pracowników. I żeby nie było, że jestem hipokrytą, bo mówiłem wam, nie bierzcie kredytów, jak widzicie, mam 21 level, więc jeden kredyt mam. I właśnie wziąłem ten kredyt gdzieś na, żebym was nie skłamał, 18 levelu, ten największy kredyt, 1 800 000. Wziąłem go, po pierwsze, widząc, ile dziennie zarabiają dla mnie pracownicy, więc wiedząc, że ja to jakby nie pogrąży firmy, tak? I drugie, co bardzo ważne, zobaczcie, teraz nawet mam na koncie 51 tysięcy, nawet jak mi spłatę za kredyt wezmą 26 tysięcy, to i tak jestem na plusie. Wziąłem to po prostu na zasadzie, no bym powiedział, takiego szaleństwa. To znaczy wziąłem ten kredyt, kupiłem za to swoją właśnie ciężarówkę, czyli to Volvo, które mam z tymi wszystkimi ulepszeniami, to jest kupione za ten kredyt. Ale dopiero jest kupione, zobaczcie, chyba na 18 levelu. Tym Volvo już zrobiłem około 10 tysięcy kilometrów, zresztą można to chyba nawet sprawdzić, bo, moi drodzy, wchodząc w zarządzanie ciężarówkami, wy możecie sprawdzić, zobaczcie, ile dana ciężarówka, ile dany pracownik przejechał dystansu. No 9 tysięcy, troszkę się pomyliłem, 9 tysięcy kilometrów zrobiłem tym Volvo. Więc, moi drodzy, na tym to polega, nie? Tutaj zobaczcie, wszystko będziecie widzieli, wchodząc na daną ciężarówkę, tutaj na przykład mają Volvo, tak? Bo kupiłem też te Volvo do kilku pracowników, chociaż chętnie bym je pewnie sprzedał i kupił coś innego, no ale teraz mnie na to nie stać, bo to będzie strata. Dlatego, że ten zbiornik paliwa jest bardzo mały. Ale też widzicie, testowałem, więc też i Volvo mają pracownicy, i mają Mercedesy. Paradoksalnie nie wiem, od czego to zależy, ale jak widzicie, na tych Mercedesach oni najwięcej póki co zarabiają, ale na Volvo też
całkiem nieźle, jak widzicie. Także many to były niedawno kupowane, więc tu się nie ma co sugerować. Chyba skani żadnej nie mają. Natomiast jak sobie tu klikacie na daną ciężarówkę, widzicie, ile dany kierowca w tej ciężarówką przejechał ze zleceniem, ile jechał bez zlecenia, czyli jak ktoś jeździ za dużo, to możecie go po prostu zwolnić, prawda? Czyli całkowity przejechany dystans. O, wszystko macie bardzo, bardzo ładnie rozpisane, na przykład za ostatni tydzień statystyki. Jeśli kierowca tutaj widzicie, że no nie za bardzo się stara i jest na... Bo wiecie, na minusie może być jakiś kierowca, jak dopiero zaczyna, tak? Zobaczcie, tu mam świeżego, zatrudnionego kierowcę i trudno, żeby on miał jakieś tutaj nie wiadomo jakie dochody, tak? Zresztą możemy go zaraz to też sobie sprawdzić, klikając na niego. Pokaż log. Jak widzicie, ja go dopiero zatrudniłem i on ma tutaj małe te kwoty, dlatego, że nie ma długodystansowca, nie? Tu wszystko możecie zobaczyć. Możecie zobaczyć też na mapie, gdzie wasi kierowcy, zobaczcie, klikając na kierowcę, widzicie, że tutaj jedzie stąd, dotąd, no wszystko, wszystko, naprawdę wszystko. To jest tak rozbudowane, że nawet nie wiem, czy tu jest sens, żebym wam jakoś to długo opowiadał, bo generalnie nie jest to aż chyba tak istotne na tym etapie. Ja osobiście nie śledzę aż tak tego, tylko patrzę po kwotach i wtedy dociekam. To się po prostu już myślę, że sami nauczycie. Natomiast na koniec jeszcze jedna ważna informacja, bo tutaj załóżmy, że wejdźmy w zarządzanie ciężarówkami. Załóżmy, że kupicie sobie, że chcecie mieć flotę ciężarówek, żeby każdy pracownik miał identyczną ciężarówkę lub być może ci, którzy zarabiają no więcej dla was, żeby mieli w nagrodę jakąś lepszą ciężarówkę. Ja pewnie tak będę robić. No to możecie zrobić, słuchajcie, coś takiego. No niech będzie na tym przykładzie tego Volvo, tak? Załóżmy, że chcieli, całą flotę macie Volvo, bo kupujecie wszystkim kierowcom te same ciężarówki, tak? Jedną ciężarówkę możecie ulepszyć. To znaczy, możecie ją pomalować tak, jak sobie życzycie i ulepszyć, jeśli chodzi o silnik i tak dalej, żeby na przykład miał, nie wiem, 600 koni, tak? Ulepszacie jedną ciężarówkę jako taki wzór. Wszystko w niej ustawiacie pod pracowników. Ja nie mówię o ciężarówce dla siebie, tylko mówię o ciężarówce dla pracowników, tak? Ja teraz tego nie zrobię, bo nie bardzo mam pieniądze i uważam, że jeszcze na tym levelu jest dla mnie za wcześnie, więc też ciężko jest mi powiedzieć, na którym levelu powinieneś czy powinnaś to zrobić. Według mnie to jest już takie bardziej taka inwestycja. Ja bym to bardziej potraktował tak, że zrobić w formie nagrody dla tych pracowników, którzy fajną kasę. Czyli zobaczcie, jeśli tutaj widzimy, że Rebeka, Borys i inni zarabiają fajne pieniądze, to ja bym po prostu tego kiepskiego Mercedesa 320-konnego im dał komuś innemu, a na przykład tej babce bym dał no jakiś super samochód, nie? Na tej zasadzie bym zrobił. Natomiast załóżmy, że chcecie mieć flotę takich samych samochodów. No oczywiście mówię, ja tu mam Mana, mam tu Mercedesa, mam tu Volvo, ale załóżmy, że hipotetycznie, że mam same Volvo, tak? Że te bym posprzedawał, tak? I wszystkie samochody są takie same. I chcę mieć flotę, która jest, nie wiem, pomalowana na barwy Polski i tak dalej, która ma więcej koni, tak? Bo to można tutaj, zobaczcie, ulepsz. Jak klikniesz ulepsz, to możesz tutaj poustawiać. Tu chodzi głównie o te ustawienia, tak naprawdę. Tu możesz sobie wybrać, oczywiście wiadomo, że to kosztuje. No ja tu zawsze wybierałem chyba to, żeby manewrowość była spora, ładunek ciężki, żeby poszedł wyżej, nierówny teren też. I teraz zobaczcie, to są dwie opcje, które, właściwie trzy opcje, które na to wpływają, tak kluczowo. No niech będzie na przykład, zobaczcie, 700 koni. A, na razie niech będzie, że tak. Zobaczcie, nierówny teren, wspinanie się, wszystko fajnie. I ostatnia rzecz. Wtedy zostaje skrzynia biegów, którą byśmy, powiedzmy, dali 12 plus 2. Coś nam się zmieniło. Dobra. Załóżmy, że taką drogą robimy... Oczywiście ja tego nie robię, bo to zobaczcie, to jest prawie 500 tysięcy taki koszt, kupa kasy, ale zobaczcie, wtedy to Volvo miałoby 700 koni, no generalnie byłoby wszystko super cacy, nie? I do czego zmierzam? Załóżmy, robicie zatwierdź, ja tego nie robię. No i załóżmy, że malujecie, tak? Na jakiś tam fajny kolor. I teraz chcecie, żeby wszyscy inni pracownicy, czy ci, których chcecie wynagrodzić, mieli też no takie super, super ulepszone Volvo, czy w tych samych barwach. No to co zrobicie? Po prostu jednym kliknięciem robicie kopiuj konfigurację. I teraz, jeśli tylko chcecie zrobić malowania,
Oczywiście ja tego teraz nie mam podglądu, dlatego że ja nie robiłem jakby zmian. To są ustawienia fabryczne auta, dlatego listy nie mam, tak? I pokazuje, że brak dostępnych, więc musisz jedną ciężarówkę zrobić na wzór i wtedy możesz zrobić też kopię konfiguracji. Ja ci to może pokażę na przykładzie, powiedzmy, mojego Volvo. Oczywiście tego. O, i załóżmy, że moje Volvo chciałbym skopiować. Wiadomo, nie kopiuj Volvo do Mana czy Volvo do Mercedesa, bo to nie będzie działać. Kopiuj Volvo tylko do Volvo, tak? Ale chodzi mi o to, że zobaczcie, chciałbym. Tutaj jest tylko ważne, czy chcesz skopiować malowanie, czyli że te inne auta mają tak samo wyglądać, czy zależy tobie, żeby również silnik był skopiowany. No ja widzicie, innych Volvo tego typu nie mam, więc nawet nie mogę. Jakbym miał inne tego typu Volvo, tutaj by była lista, tak jak wcześniej to widzieliśmy, tak? Coś na zasadzie tej listy i wtedy te inne Volvo byś zaznaczał. Tutaj oczywiście zaznaczam Mercedesa, ale zaznaczałbyś inne Volvo, tutaj które chcesz, tak? Nawet widzisz, któremu pracownikowi, także chcesz nagrodzić panią Rebekę, że robi super kasę, a załóżmy ma już kupiony nowy samochód, no to klikasz i robisz potwierdź i wtedy Rebeka jeździ super wypasionym Volvo, który ma mocny silnik. Także, tylko wiecie, musielibyście na to też zwracać uwagę, żeby się nie pogubić, nie? I tak samo, w ten sam identyczny sposób, słuchajcie, możecie zrobić zarządzaniu naczepami, bo to też jest taka ciekawostka, moi drodzy. Załóżmy, mamy taką firankę, najprostszą, najtańszą firankę, bo zawsze na sam początek kupuję najtańszą firankę, żeby ona po prostu na siebie zarabiała. I tu również możecie zrobić, zobaczcie, dostosuj w naczepach, tak? No, firankę akurat zawsze zostawiałem taką, ale zobaczcie, możecie zrobić inny rozstaw osi, żeby ona większy ciężar na przykład mogła wam przewieźć, tak? To jest oczywiście, no, kosztowne, tak? O, no, taka najbardziej realna. To jest kosztowne, bo to 100 koła kosztuje, także no, tu pewnie jeszcze mamy jedną opcję na cztery koła. Ale też możecie, zobaczcie, tą firankę sobie na przykład na żółto pomalować, na jakieś tam kolory, tak? Czy zrobić jakiś, nie wiem, o, flagę Polski, tak? Przykładowo, no, akurat tutaj białe powinno być, no, ale dobra, mniejsza o to. Ja wam tylko jakby przykłady takie podaję, nie? Totalne jakieś tam, o, czerwoną na przykład chcecie, przykładowo. I możecie każdy szczegół, możecie opony, możecie felgi, tu wszystko, zobaczcie, że wszystko możecie pozmieniać, widzicie? Znaczy wszystko, co się da, tak? Zobaczcie, tu jeżeli chcecie, wizualnie oczywiście, tylko to już jest, od razu wam mówię, moi drodzy, że o, na przykład tutaj koło zapasowe byście chcieli, nie? Zobaczcie, każdy szczegół, o, takie coś, tutaj zderzaki, chociaż ja akurat tych zderzaków powiem wam szczerze, te mi się najbardziej podobają, jakoś te inne nie, o, tutaj możecie sobie napis dodać, no naprawdę, no możecie wszystko, totalnie wszystko, to jest akurat brzydkie, ale chodzi mi o to, że tu naprawdę możecie, zobaczcie, totalnie wszystko, że tak powiem, wizualnie sobie tutaj poustawiać, prawda? O, tutaj możecie jakieś ekskluzywne. No mówię, masa jest tego. I załóżmy, żebym tą naczepę przerobił już mając kasę. Na razie mi jest na to szkoda kasy. Nawet opony, słuchajcie, możecie sobie wybrać. Zobaczcie, felgi możecie sobie do naczepy wybrać. To naprawdę możecie wszystko, patrzcie. O, możecie felgi powybierać. Naprawdę, opcji jest sporo. No i wtedy, jeżeli bym zatwierdził, czego nie robię, bo mówię, szkoda mi jest na to kasy, wtedy, jeżeli bym zatwierdził, to ta firanka, tak samo możecie zrobić, zobaczcie, kopiowanie konfiguracji, cyk, i wtedy zaznaczacie sobie te, tak samo, czy kopiowanie tylko malowania, czy pełnej konfiguracji. Załóżmy, że jest to pełna konfiguracja, zaznaczacie pozostałe firanki, tutaj wam koszt pokazuje, no u mnie on jest mały, bo nie zrobiłem żadnych zmian z tą firanką, nie? Ale to już jest, mówię, bardziej taka zabawa dla osób, które, jak mam być szczery, już idą w którym zależy na prestiżu firmy, a na prestiżu firmy zależy ci, jeśli ona zarabia. Jeśli masz, nie wiem, 10 milionów na koncie, już ta kasa ci leci tak, że leci, no to wtedy warto jest się z tym bawić. Póki co, na samym początku, to ja bym ci szczerze, zobaczcie, ja mam dopiero 4 garaże kupione, tak? Mam w Poznaniu, mam w Warszawie, mam w Berlinie i w Paryżu. Specjalnie zrobiłem to też w taki sposób, żeby były rozrzucone. Kolejny może bym kupił garaż, jeżeli miałbym kupować, to gdzieś we Włoszech, może w Mediolanie na przykład, nie? Jeśli miałbym jeszcze kolejny kupować, patrząc tutaj na
Może w Budapeszcie bym kupił, nie? Tutaj na pewno może w Stambule bym kupił, bo tak widzicie, tu mam oczywiście kupioną tą nową West Balkans, także o, tu jeszcze mamy Szwecję, zobaczcie, coś bym może w Szwecji kupił, czy tam w Wielkiej Brytanii, w jakimś Manchesterze, czy w Birdam, no, gdzieś bym tam coś kupił, nie? Więc zobaczcie, bo szczególnie, że zakup takiego garażu to jest 800 tysięcy, a dużego 1 300 000, także no wiecie, jeżeli macie 10 milionów na koncie, to wcale to nie jest tak dużo, bo przeliczcie sobie teraz. Jeżeli ja bym miał wybierać na to, czy robię malowania tych samochodów, które mam, załóżmy hipotetycznie, że mam 10 milionów na koncie i miałbym zadecydować, czy maluję te wszystkie samochody za to, ulepszam pracownikom, robię naczepy w kolorach i na to by te 10 milionów spokojnie poszło, czy kupuję kolejny garaż i kolejne samochody, wybrałbym opcję numer 2, czyli kolejny garaż. I zobaczcie, to wcale nie jest takie hop-siup, bo kupujecie garaż, tak? Załóżmy 1 300 000 kosztuje, tak? To już nie macie 10 milionów, tylko macie już 8 700. I teraz zobaczcie, to wcale nie, ja wam zaraz coś udowodnię, moi drodzy, czy już mamy 8 700. A niby wydaje się, że 10 milionów to jest taka duża kasa, nie? I w tym momencie macie 5 miejsc, więc załóżmy, że musicie kupić 5 ciężarówek. No niech będą te tanie many. Tak? Zobaczcie, kupując 5 manów za tam 460 tysięcy, no to już tam 2200, 2300, no 2 300 000 spokojnie wydacie, nie? 2 300 000, jeśli dobrze liczę. No albo 400 nawet. Ale tak około 2 300, czyli już nie macie 2 800, tylko już wam się robi 6 milionów, było 300, no to 6 500 000, nie? 6,5 miliona. Jeszcze do tego musicie kupić naczep 5, gdzie jedna z 300 tysięcy kosztuje, to jest 1,5 miliona, to już wam zostaje 5 milionów. Zatrudnić pracowników to powiedzmy po 6 tysięcy, to już nie liczę, bo to też kosztuje. Czyli tak naprawdę za 10 milionów złotych, jeżeli byś miał na koncie, no to byś 2 takie garaże pełne kupił z pełnym wyposażeniem samochodów, czyli 10 ciężarówek byś kupił, myślę, 10 naczep najprostszych i właśnie 2 garaże full. Ja bym wybrał taką opcję, bo wiem, że zrobiłbym wtedy, robiąc dany kurs, możliwe, żebym zarobił o wiele więcej i ta kasa zaczęłaby po prostu procentować. Tak jak mówię, ja tych kredytów, moi drodzy, wam nie polecam. Mam jeden, który wziąłem na 18 levelu. Wziąłem, żeby zaszaleć dla siebie, mieć ciężarówkę, bo wiadomo, każdy z nas, słuchajcie, no ile można robić te szybkie zlecenia. Też to robiłem, mówiąc wam, że jest to fajna metoda, rób szybkie zlecenia, kup pierwsze ciężarówki dla swoich pracowników. Tak, to ma sens pod kątem zarobkowym, ale wiadomo, że kiedyś ktoś z nas w końcu chce mieć swoją własną ciężarówkę. Jak bym wam proponował to zrobić? Ustalcie sobie cel. A jaki cel? Proste, moi drodzy, proste. Będzie to dla was motywacją. Ustalcie sobie, że jeżeli uda wam się osiągnąć długodystansowca na maksa, to wtedy kupujecie swoją własną ciężarówkę, nawet i biorąc kredyt. Jest cel? Jest cel. Zasłużyliście, więc w tym momencie według mnie jest to bardzo, bardzo fajna opcja. Przerabiacie długodystansowca na full, cyk, zaliczone, kupujecie sobie ciężarówkę i swoją własną ciężarówką jeździcie i robicie trasy. No tyle bym wam w zasadzie tutaj powiedział. Tu jest jeszcze o wiele więcej zaawansowanych opcji, słuchajcie, które można tak naprawdę bez końca by wymieniać. Powiedziałem wam podstawowe, czyli odnośnie ciężarówek, naczep, kierowców, ogólnie garaży. Jak widzicie, no co do garaży, to macie tutaj zawsze też to powiedziane, jakie miasto, czy to jest duży, no u mnie jest duży, czyli 5 na 5. I widzicie produktywność danego garażu, tylko to też nie ma co się tym sugerować w 100%, bo pamiętajcie, ja Paryż kupiłem dosłownie chwilę przed nagraniem odcinka, tak? Jak widzicie, naczepy mam tu raptem 4, a kierowców 5. Oczywiście można tak robić. Jakby ktoś pytał, możecie tak robić, że jeżeli nie macie kasy i tak zaczynałem, to nie kupujecie od razu naczep, tylko kupujecie tylko ciężarówkę, dajecie już kierowcy, żeby tam już sobie jeździł, a później mając kasę, dokupujecie naczepę. I zobaczcie, ja mając te 4 garaże, już mi kasy zabrakło na naczepę, więc oczywiście zrobię jeden kursik, dokupię naczepę i w Paryżu będzie 5 na 5. Poznań, jak widzicie, to było moje miasto startowe. Tutaj też macie naprawdę bardzo fajnie to wszystko, zobaczcie, opisane. Przy czym dlaczego, zobaczcie, jest to troszeczkę na minusie? No to odpowiem wam najprościej, jak się da.
Jest to dosyć dużo na minusie, jeśli chodzi o Poznań, ponieważ w Poznaniu jestem ja. A ja jeżdżąc, no zdarzało mi się, szczególnie jak z kolegą robiłem konwoje, no to wiadomo, z kolegą się jeździło, to różne głupie pomysły do głowy wpadały, żeby się prankować. I te kursy nie zawsze były produktywne, nie zawsze przynosiły duży zysk, a często przynosiły stratę, dlatego że lądowałem na dachu. Więc to też jest kolejna rada, jeżeli chcesz zarabiać pieniądze, to postaraj się w miarę, polecam ci swoją drogą, żeby nie robić wypadków, polecam ci włączyć nawigację głosową i jakoś tak obserwować, co pokazuje mapa. Jeżeli masz mocny zakręt, to po prostu zwalniać. Nie mówię, że masz jechać 80, bo to byś zasnął, w Eurotracku to się nie da. Sam też lubię po 110, po 120 pojechać, co już jest mniej realistyczne, ale robię to, przyznaję się. Ale czasem, na przykład jak pada deszcz, no są różne sytuacje, różne natężenie ruchu, trzeba to obserwować i ten realizm sobie dać. Także jak widzicie, da się, moi drodzy. Oczywiście ja mam 5-8 dopiero średnią jako kierowca, no bo jeszcze tych kursów aż tyle nie zrobiłem. Zresztą to chyba w karierze tutaj wszystko możemy zobaczyć. 51 kursów zrobiłem na ten moment, więc ciągniki rolnicze najczęściej. Ale zobaczcie, szaleńcem byłem raz, uszkodzony miałem raz, rozsądnie to też było pewnie jak robiłem z kolegą. Czyli raczej zadowalająco, dobra robota i doskonale to robiłem sam, a jak robiłem z kolegą, to było uszkodzony, szaleniec i rozsądnie. Także no, to właściwie tyle, moi drodzy, jak widzicie, naprawdę, no wykroczeń drogowych nie mam, dlatego że mandaty sobie wyłączyłem, ale teraz je włączę jak najbardziej tak, żeby było jeszcze bardziej realistycznie. Także jak widzicie, da się bez modów i bądźcie, moi drodzy, ambitni, to jest taki mój przekaz na koniec. Bądźcie ambitni, nie idźcie na łatwiznę. To was uczy też przedsiębiorczości, ekonomii, takiej rzeczy, jakbyście naprawdę własną firmę, podejdźcie do tego właśnie w ten sposób, jakbyście własną firmę rozwijali. Ja wiem, że to jest tylko gra, ale takie gry dają niesamowitą frajdę, że... Pamiętajcie, że jeżeli poczujecie ten pieniądz w grze, często w świecie realnym, on również może być łatwo zwizualizowany, bo jeżeli w grze będziecie umieli dobre decyzje podejmować bez oszukiwania na modach związanych z pieniędzmi, bo jakby, żeby było jasne, nie jestem przeciwnikiem modów, które upiększają grę, typu, że nie wiem, dodają ci kratkę na samochodzie, żeby ładnie wyglądał, czy realistyczny ruch, czy realistyczny deszcz, czy realistyczne ceny paliwa, o tym absolutnie nie mówię. Mówię o takich modach, które po prostu, no nie wiem, brak uszkodzeń w samochodzie, czy większa kasa. No nie róbcie tego, nie róbcie tego, bądźcie ambitni, a zobaczycie jak... Ja na przykład nagrywając dla was ten odcinek, kończąc go, mogę powiedzieć, że jestem z siebie dumny. Cieszę się, że na 21 levelu, robiąc to w 100% uczciwie, oczywiście gdybym z kolegą nie robił konwojów, na których miałem uszkodzenia, i stratę, to pewnie bym jeszcze więcej osiągnął, ale cieszę się, że już mam, słuchajcie, te 4 garaże na full, że mam 20 pracowników i, o zobaczcie, liczba ciężarówek 20, garaże 4, naczep mam 22, no bo gdzieś jedną tam przeniosłem, więcej chyba. W sumie musiałbym sobie przenieść do Paryża i będzie po problemie. I 20 kierowców, także bardzo, bardzo się z tego cieszę. Jak się podobał ten odcinek, jak się podoba ta seria, to oczywiście zostaw proszę komentarz jakiś pod filmem dla lepszego zasięgu. Będę wiedzieć, że doceniasz moją pracę. Zostaw łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. No i będę już niebawem nagrywał, właściwie za chwilę, kolejny odcinek, w którym pokażę wam właśnie te West Balkans, tam sobie pozwiedzamy. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!